house is burning, better run for cover, run for cover, run for cover. Maître, voici l'épisanguis. Ah, voyons ça. Parfait. J'ai une question. On sait que ça vient des rats, mais à quoi ça sert ? Nous appelons cela Odorus. Wow. Ah. C'est un des nombreux effets de l'épisanguis lorsqu'on le mélange avec du soufre. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais pourquoi on ne pourrait pas équiper nos troupes avec ça ? On pourrait... C'est bien trop précieux. Chaque cristal d'épisanguis doit être consacré au projet. Par ailleurs, avec ces cristaux, nous avons déjà rencontré plusieurs, comment pourrais-je dire, des accidents regrettables. Apportez ça au bastion. Ce sera tout pour aujourd'hui. Des accidents regrettables. Imagine, tu t'en renverses sur les pieds. Tu finis ta patrouille cul de jatte. J'arrête de venir. De l'épisanguis ? Qu'est-ce que c'est ? Je dois voir ça. Ils sont partis. Allez, c'est juste un cimetière. Czyż my szykowała nam się nowa substancja? Oj. Aha, po prostu przeskoczyć nad tym mogę, tak? Tak, myślałam, że coś więcej będzie. Oh, encore des morts. Ojej, no rzeczywiście tego trochę jest. No tak, i z tamtej strony próbowałam wejść. No dobrze. To co, to idziemy dalej, tak? Wchodzimy do środka. Jest ich jeszcze więcej. W porządku. Ciekawa sprawa z tym czymś. Zaraz się dowiemy pewnie więcej. Ciocia. No właśnie. Odkryły nam trochę tego. Ciekawe. Qu'est-ce qui vous excite comme ça? Odorus, teraz możesz stworzyć Odorus przytrzymując. Widzę, okej. Okay. Siarka i to i kamień, dobra. Tu coś leżało wcześniej, chyba kamyk. Na krótki czas przyciąga szczury do punktu uderzenia pocisku. Aha, czyli za długo tym się też bawić nie możemy. No dobra. O, wow. Ça marche. Ça va me sauver la vie. Pytanie, jak długo? Il faut que j'en trouve plus. Souviens-toi, l'effet ne dure pas longtemps. I tyle. No dobrze. Okej, okay, rozszerzę możliwości ulepszeń. Widzę. To znaczy zasłania mi. O, właśnie. I teraz widzę? Widzę. Alchemia nam się do... Ach, coraz więcej rzeczy. Wydłuża czas trwania efektu. To by było dobre. Amunicja odwraca uwagę znajdujących się w pobliżu przeciwników. Czyli to znaczy, że pali się o wiele lepiej. No dobrze. Zapowiada się na coś ciekawego i oczywiście przerażającego na swój sposób. Okej, okay, ale którędy mam iść dalej? Weszłam na cmentarz. Aha, rozumiem. Tędy. Nie. To jest moment, w którym mam wykorzystać nowe rzeczy, tak? No dobrze, jak rzucę tam, ile z was tam pobiegnie? Pobiegły wszystkie. Nie. O, jeszcze raz. Zablokowałam się na ciałach.
Może tak. O. Idźcie, a ja sobie przebiegnę. No, wystarczająco długo, żeby tu podejść. Czy tam dalej coś jest? Wygląda, że jest. A tutaj? Tu się nie da wejść. Czyli tędy droga. Dobra, tu nie widzę szczurka na razie. Ale przypuszczam, że to mi będzie potrzebne. Reszta rzeczy jest. Kamień poproszę. Là-bas, on dirait la sortie. Allez, j'y suis presque. No dobrze, to już wygląda inaczej. No dobra. Nie podoba mi się to, ale niech wam będzie dobrze. Może gdzieś tam. Co wy na to? Ja w tym czasie podbiegnę tutaj. O, mam to. Je dois trouver quelque chose pour me hisser. Rozumiem, czyli tu na razie nie ma jak wejść. Tylko tak, widzę tu składnik naszej zabawki. To w porządku. Z tamtej strony też coś było, czy niekoniecznie? Zaraz będziemy widzieć, przestawiając światło. Zamkniemy was w tej dziurze tutaj. Co? Wy na to? Ej, a wy co? Won. Czego wy tu szukacie? W drugą stronę. Już was tu nie ma. One się w jakichś dziurach chowają. Okej. Okay, to was utrzyma w środku, prawda? Myślę, że tak. Oj, tutaj też trochę jest szczurów. Oj! J'arrête. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. No dobrze. O, widzę, że tu na dole też coś więcej jest. No dobrze, może spróbujemy najpierw tam na dole zebrać coś, tylko boję się podejść za blisko, żebym tam nie wpadła. Nie lubię takich miejsc. No dobrze. Dobrze, zróbmy to szybko, co? L'odoris ne les retiendra pas assez longtemps. Je dois les coincer une fois pour toutes. Chyba tyle, nic więcej tam nie było, prawda? No to mamy to. Uff. Trochę to straszne. Teraz tak, widziałam, że ta, tutaj w dole się również coś świeci. Podnieśmy sobie to. A jeszcze są kamienie. Kamienie też się przydadzą. Teraz tak, to sobie zróbmy, bo wciąż możemy. Tu widziałam kamień. Ładnie. I bardzo by miło zależało na ulepszeniu naszej sakiewki. To będzie chyba... Myślę, że możemy je zamknąć w tej dziurze tutaj. Właśnie. Tak jak pozostałe. Tylko to sobie zabiorę. I trzeba by je po prostu zrobić tak, jak tam się wcześniej bawiłam na zewnątrz. Czyli przeciągnąć lampę na sam koniec. Idźcie. O, właśnie. W drugą stronę. Wszystkie. Idźcie sobie. No, no, no. Zmykać, zmykać, zmykać. Je dois pouvoir les attirer dans ce renfoncement. Et les bloquer avec la lanterne. No, wiem już. Właśnie to jest mój pomysł, tylko... rozumiem jak. Dobra, już wiem, co trzeba zrobić. Trzeba je tam najpierw wszystkie ściągnąć, bo tak to mi uciekają i tędy, i tam dalej, właśnie. Czyli przyda się nasza nowa zabawka. La lanterne, vite! No i mamy je. Tak? Super. Oui. Zostaniecie w środku? Tak. W sumie mogłam najpierw to zrobić, a później iść po ten... po to coś, co zostawiają. Saletra, bardzo proszę. O, mamy coś, co będzie nam potrzebne za chwilę dalej, ale... tu jest ten zamknięty fragment, do którego nie mogłam przedtem podejść. I co, drzwi są dalej zamknięte, tak? O nie, mogę sobie otworzyć. Trochę to straszne wciąż. Tu coś mamy.
Comme si cet endroit n'était pas assez sinistre. Okej, okay, fragment transi. Transi to rodzaj nagrobka ozdobionego płaskorzeźbą, w przeciwieństwie do tak zwanych gisantów, czyli figur przedstawiającej zmarłą osobę w stanie wiecznego spoczynku. Transi pokazuje zmarłego w sposób realistyczny, wycieńczonego albo w stanie rozkładu. Z uwagi na rosnącą liczbę zwłok zarażonych przyczyniających się do rozprzestrzeniania się wielkiego zła, zyskują coraz większą popularność na miejskich cmentarzach. W ten sposób toczone zarazą ciała trafiają do masowych grobów poza miastem. Natomiast transi albo transi umieszcza się na uświęconej ziemi. Ciekawe, jak to się czyta. Czy transi, czy transi? Przypuszczam, że bardziej jako si, tak samo jak amisja. Też mamy na końcu ci. Więc tak to chyba powinno być. Transi. Dobrze, to bierzmy ten wagonik. Przypuszczam, że wystarczy iść za śladami na błocie i to powinno załatwić sprawę decyzji, w którą stronę nasz wozik powinien iść. Tu się widzę, kieruję w lewo. No dobrze, dawaj, dawaj. Chodźmy tam. O! Nie, no co ty, przecież całkiem dobrze poszło. I tu jest nasza ziemia, która się trochę zapadła. Tak? No to chodźmy. Super. Na razie idzie dobrze. Tu vois? Tu t'en sors. Tu t'en sors bien même. Tylko nie wpadnie gdzieś do jakiejś dziury. Coś do zebrania? Nie, nie widzę też żołnierzy jakoś specjalnie, to trochę mniej przerażające. Za to widzę jakieś rzeczy do zebrania, tak? Siarka, kamień, linka, sznurek. Sznurek też się zawsze przyda. Kamień wiadomo wszędzie i zawsze. Twórzmy sobie to, bo coś czuję, że to będzie dosyć mocno używane. Alchemik. Kolejne trofeum w tym odcinku. To jest drugie trofeum w tym odcinku, prawda? Fajnie. Coś czuję, że tu się trzeba będzie zacząć zaraz. Nie podoba mi się, że tu jest tak cicho. Nie. No dobrze, może jednak nie będzie aż tak źle. Jeżeli tu wyjdą gdzieś szczury za chwilę, to nie mam gdzie uciec. Absolutnie nigdzie. O, ja nie mogę, co tu się wydarzyło. Ils ont massacré tous les malades. Straszne. Les rats, ils ont lâché les rats. Aidez-moi. Je peux rien faire. Je suis désolée. No nie. Czy oni wypuścili na nich szczury? C'est pas possible. Ils ont utilisé les rats contre les malades. Tak. Wypuścili szczury na ludzi. Tu się można schować, czyżby to miało znaczenie. Wypuścili szczury na ludzi. No dobrze, chodźmy dalej. Mamy trochę. Sale bestiole. Qu'est-ce que vous avez de si important à dire pour gueuler comme ça tout le temps? Odoris, je pourrais essayer. Oh, bastion, ils vous donneront une bonne raison de crier, vous verrez. Oh. On a des artistes du couteau. Ça a marché. Zadziałało, było przerażające, ale tak jak mówiłam wcześniej, wydaje mi się, że gra dosyć mocno zachęca do tego, żeby jednak zabijać. Pourquoi? Parce que c'est trop tard pour vous. Je m'appelle Sainte Clémence. O, czy on wepchnął właśnie człowieka do wody? Tous les autres seront bientôt sauvés. Hé! Arrête!
et de les balancer dans l'eau. Ils finissent tous de l'autre côté. On peut plus patrouiller là-bas, tellement... Oh, tellement ça pue. Ben, vous avez de la chance de sentir encore quelque chose. Ok, widzę jednego, a... Gdzie jest ten, który do niego krzyczał? Czy on się będzie ruszał, czy nie zamierza raczej? No nic. Nawet pies tu leży. Nie podoba mi się, ale zejdę tutaj. O. Je pourrais attirer les rats hors du pont. Wiem, co zrobimy. Ce bruit, c'était quoi? Rzucimy w niego tym. Chociaż może zróbmy tak. Oj. Le garde, je dois aller éloigner de la lumière. Mam cię. Bo tam się coś świeci w środku, wolałabym tam jednak wejść. Miałam rzucić na niego to coś, co szczury przyciąga. Ale... Tak jak mówię, zmieniłam zdanie. Tam jest ten drugi, tak? Czy on mnie tu zauważy, jak będę tu szła? Myślę, że nie. Myślę, że mogę swobodnie sobie tutaj chodzić. Co nam się tu świeci? A no, nawet nam się świeciły fajne rzeczy tutaj, trzeba przyznać. A tak jakby się tu zebrały szczury... To nie mogłabym za wiele tutaj zrobić. O, patrzcie, tam jest wóz alchemika. Będziemy tam wchodzić. No, o, i on też nam coś zostawił. Teraz tak, patyk by się przydał. Nie było tu nigdzie patyka? Wygląda na to, że gra nawet chciała, żebyśmy rzucili tutaj gdzieś tym czymś. A siodę mnie, no dobrze. Jak trzeba, to trzeba. Rozumiem. Niech będzie. Pobiegniecie tam, jeżeli to tam rzucę? Martwię się, że mogą mnie pobiec. No dobrze, jednak pobiegły. Kuba. Les pissenlits, les cages, c'est pas une simple évacuation. On va tous tomber malades à rester ici. On se passera le mal les uns aux autres, jusqu'au grand inquisiteur. Et il restera plus personne. Mais ta gueule! T'as pas fini de chialer? Je veux plus t'entendre, pas un mot! No nie fajnie, ale widzę, że tu jest przejście, a oni się chyba nie odwracają. Więc jednak pójdę najpierw w tą stronę. Chciałabym zobaczyć na ten alchemiczny wóz tam z tamtej strony. Okej, mogę wstać, ale... O! C'est chariot d'alchimiste. A tu nic nie ma. Il doit y avoir des choses utiles dedans. To oznacza, że tu chyba jednak przyda się nasza luminosa, bo jest ich za dużo. I nie ma miejsca, żeby mogły odbiec. Pozbyłam się was. Coś dookoła wozu? Nie, zakładam, że gra uważa, że sam wóz jest wystarczająco dobry. Patrzcie, one tam... Aha, no tak. Ja go rzuciłam na ciało człowieka. O. Jednak poza wozem również się coś trafiło. To chociaż tyle. To już jest dobra rzecz. I to, co w środku, ale wszystko na czerwono. Skubane. Nie, no nie zostawimy tego tak. Czy mogę coś ulepszyć? Mogę, ale niekoniecznie to, co chcę. Ale myślę, że może pojemniki to byłby dobry pomysł. Wtedy dłużej będzie się palić to coś. Niech będzie. Ça m'a l'air bien mieux. No, zdaję sobie sprawę z tego. Czekaj. Kurczę, że wszystko się tak na czerwono zrobiło, no. Wytwórzmy sobie kilka, a nie stać mnie na... Stać mnie... No, dobrze, zaryzykuję. Widać, że warto to mieć. Jakbym teraz tego nie miała, nie byłabym w stanie tutaj nawet wejść, a jak widać, jest tu parę ciekawych rzeczy.
No i kamień oczywiście. Kamień się zawsze przydaje. I to chyba wszystko poza stołem. I to pokazuje, że teraz tak, jeżeli zależy mi na tych rzeczach, to muszę koniecznie oszczędzać skórę i materiał. To nie będzie aż takie proste, ponieważ wydaje mi się, że niektóre rzeczy, widzę tak, skóra i materiał tutaj nie idą, ale idą na te dwa. Staram się ich nie wykorzystywać, ale jak widzieliście, zdarzyło mi się już być złapanym przez strażnika. No i uratowało mnie to takie coś, co robi usypianie. Teraz tak. Tamten pan miał latarnię. A jakby go tutaj przywołać i odwrócić latarnię na niego, tylko pytanie, czy jak do niej podejdę, to nie zauważy mnie ten tu. Czyli trzeba by się najpierw jego pozbyć. Kurczę, no nijak mi to nie odpowiada. A zdążę na przykład rzucić kamieniem tutaj. Właśnie. Ten niech tam wejdzie. Będziemy musieli wykorzystać właśnie. Myślałam, że już tam wszedł, a on tam jednak nie poszedł. No, rozczarowałeś mnie, mój drogi, powiem ci. Pytanie, czy za szybko strzeliłam do tego tutaj. Jeszcze nic, a nie, dobra, trochę alkoholu zostawił. I skórę. Dobrze, że zostawiłeś skórę, bo... Kurczę, nawet nie skórę, tylko tym razem materiał. Wiesz co, no rozczarowaliście mnie, panowie, obydwaj. I to zupełnie. Bo teraz tak. Myślałam, że ten sobie wpadnie tu i go tutaj zamknę ze szczurami. Ale nie, on sobie postanowił wrócić. No cóż. To chociaż zamknijmy szczury z drugiej strony, tam jest taka dziura, widzę. Bo stamtąd chyba nie wyjdzie. Aha. Może jest dziura, ale trzeba je tam najpierw zaprosić. Wracaj. Dokładnie, czyli trzeba użyć naszego nowego Odoris. To co? Wpadajcie do środka, co? A ja was tam przymknę. Chyba już nie wyjdą. No. Łaskubane, ale się ułożyły wysoko. Ja nie mogę. Przerażające. O nie. Je brûle dedans. Dites ce que je dois faire. Je sais pas. Boire. Oh non, ne buvez pas ça. Nie, ale chociaż w sumie. Nie wiem. C'est un cauchemar. Allez, courage. L'université ne doit plus être très loin. Właśnie miałam mówić, że to chyba bez większego znaczenia w sumie w jego stanie, czy się napił tej wody, czy nie. Czy tam coś jest ciekawego? Niekoniecznie. Widzę łodzie pozatapiane. Na drugą stronę nie wiem, czy się da przejść, ale może w którymś momencie się tam dostaniemy. Teraz w górę. O, jaka fajna wnęka. Kto się tędy mieści? O, nie podoba mi się to. Le boucher qui a tué mon père travaille pour toi. Son sang est aussi sur tes mains. Czy Vitalis to nie jest ten wielki inkwizytor przypadkiem? Rozumiem, okej. Okay. Czyżby szczury mogły być tutaj pomocą? No, tutaj dwóch zjadło, a tamten jak gdyby nigdy nic, i tamten tam, i tu jeszcze jeden sobie siedzą,
zadowoleni. Mam nadzieję, że tu na dole nikogo blisko nie ma. To teraz tak. Może pozbędziemy się najpierw tego tu, bo tamten to się tak patrzy bardziej na ścianę. To może tego pana. I nie będę się bawić w skradanki między nimi, jeżeli nie muszę. Będę do nich strzelać i ich po prostu zabijać, bo oni są totalnie bezwzględni wobec mnie i nie mam z nimi najmniejszych szans w razie czego. Dobra, tamten, tak, tamten się patrzy w innym kierunku. Więc mogę sobie podejść, o, tu się da jeszcze wejść. Kamienie, po kamieniu wrócimy za chwilę. Pozbyłabym się tylko tego pana, tylko on jest przy ogniu. Boję się, że jak do niego strzelę, to go inni usłyszą. Jest na to szansa? Fajnie by było, gdyby jednak nie. No dobrze. Okej, nie zauważyli. To zanim będę się bawić z tej strony, podejdę teraz do tego pana tam. I zrobimy z nim to samo. Chociaż nie, on ma latarnię w ręce. Z nim możemy pobawić się troszeczkę inaczej. Tak, trzeba jednak... Je vais pas te louper. Tu peux me croire. No dobrze, widzę, że będzie trzeba się z nim inaczej bawić. Co? Zgubił mnie? Zgubił mnie. O, jaki dziad dziwny. Słaby z ciebie żołnierzyk. No nie, stop. Gdzie on idzie? Próbuję wejść na górę? No po co? Dobra, wraca. Tylko mnie wystraszył. Gdzie on poszedł? O. Qu'est-ce qui se passe? Hey, avec quoi? Celui qui a fait ça va vite le regretter. Oho, dobra, to tak to nie działa, tak? No dobrze, jakoś... Rozumiem, że nie będzie wzywał drugiego gościa do gonienia się z nim. Bo jakby ich dwóch naraz mnie szukało, to już jest problem. Kurczę, jak to się stało, że te szczury tam nie weszły? Widocznie... Ale tam po prostu nie wchodzą. Trzeba było odwrócić jego uwagę, żeby wszedł do środka i tam. To powiedz w końcu, gdzie zamierzasz iść, bo chciałabym cię strzelić. Będziesz stał tam, gdzie stoisz? Naprawdę pójdziesz po ciemku między szczurami? Ja bym się bała. No właśnie. Co za półgłówek. Ale nie podoba mi się, że jesteś tak blisko tam. Niedobrze. Chyba nie zamierza się stamtąd odsunąć w ogóle. No i co teraz zrobimy? Będziesz tam tak stał? On stoi w świetle, tak? Czyli jako tako nie ma jak tam nawet rzucić w niego... Hmm.
No dobrze. To teraz to mnie tak trochę zaskoczył. Muszę przyznać. Nie bardzo wiem, co zrobić w takiej sytuacji. Co tu mamy? Kamienie czy garnek? Kamienie. Odwrócić jego uwagi też nie mam jak, bo nie mam garnka przy sobie drugiego. On się patrzy tak trochę w tą stronę. Niewystarczająco, żeby mnie widzieć, co prawda. Tutaj też kamień. Tam jest garnek, ale tam mnie może podgryźć szczurek. Zobaczymy. Pytanie, czy on mnie usłyszy? To jest pytanie. Wygląda na to, że mnie nie usłyszy. Teraz już owszem. Słuchaj. A może szedłbyś gdzieś... Tutaj? O, albo podejdź sobie... Właśnie. Może podejdź tam. Radę? Ten nie usłyszy. O, o, o. To jest takie igranie trochę. Może zrobimy tak. Ty idź tam. Ojdź. Zmarnowałam. No nic, bywa. Mam cię. O nie. Szczury, 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 szczury. No. Nieładnie mnie zaszły. Chyba już się pozbyłam wszystkich tutaj z tej strony gości. Tam na placu ich pewnie jest więcej. No cóż. Poszło jako tako. Wytwórzmy sobie to, co mamy. I teraz tak. Na środku chyba nie ma nic do zebrania. Zobaczmy, co jest dookoła. Skubane, no. Te szczury są. Tu mamy kilka rzeczy, to sporo w porządku. O, mamy skrzynię. Mam nadzieję, że mnie tu szczurki nie złapią. Ej. Dobra, coś się ze skrzyni również zebrało. Tędy się nie wyjdzie na górę. Ach, tu można było odwracać uwagę. Nie no, wy sobie tam bawcie się dobrze. Ja to jednak pójdę w tą stronę. Tam przypuszczam, że na 100% ktoś się znajduje. Tutaj co znajdę, to moje. Raczej nie mam co wytworzyć na razie. Tutaj nas interesują. Skóry mi brakuje, jeszcze 3 skór. Mam wrażenie, że na górze ktoś będzie, bo to jest wejście już na sam ten, więc... No właśnie. Qu'est-ce qui se trame ici? J'ai gagné un de ces alchimistes. Tu calmes. Ils sont un peu arrogants, c'est sûr. Mais eux, au moins, ils savent lire. Ça leur donne pas le droit d'être cons. To był kot. Kocie, ja tutaj zawał dostanę przez ciebie. On savait que ça allait arriver. Nous devrons prier pour lui. No dobrze. Je savais que le grand inquisiteur était souffrant, mais là... Et trop de gens lui ont tourné le dos malgré ce qu'il fait pour nous. C'est un saint, mon frère. Masz rację, strasz mnie dalej.
Wiecie co? Tam się koło nich coś ciekawie błyszczy na stole. Ładnie to wygląda. Może by ich tak załatwić? Można by tak... tamtemu rzucić. Macie. I nikt nie zauważył. O ja... zawału serca mało nie dostałam. Tak, pozbieraj jak nie możesz. O, właśnie. Un plateau d'échec. Ça devrait plaire à Lucas. O, coś dla Lukasa mówisz? Szachownica z litego drewna. Szachy zdobyły popularność w Europie w czasach średniowiecza, najpierw wśród możnych, a potem innych warstw społecznych. Powstały prawdopodobnie w Azji pomiędzy III i VI wiekiem. Po dotarciu na Bliski Wschód gra ewoluowała, a w X wieku dotarła do Europy, powoli przybierając ostateczny kształt. Wygląda bardzo ładnie. Widzę, że trzeba sobie parę rzeczy wytworzyć, by móc pozbierać inne. W porządku. Mogą się w sumie i tak przydać, żeby móc wejść... O! Żeby móc wejść tamtymi drzwiami. Dobra, wytwórzmy sobie... Nie mogę. No wiecie co? I alkoholu też mam max. No dobrze, no. Zróbmy ten. I już nic więcej nie potrzebuję siarki. To znaczy potrzebuję, ale tam mam na maksa. A tamte są dosyć drogie, wolałabym więcej naraz niż te, co mam nie robić po jednym, chociaż pewnie większa ilość dałaby mi większe możliwości. Teraz tak. Jak się tam do nich zakraść, żeby mnie żaden nie zauważył? No dobrze. Czyli trzeba będzie działać szybko. A może zrobimy tak. Zamiast działać szybko, rzucimy wazę. Zawsze jeden z nich idzie. Jeżeli pójdzie ten dalej, to do tego tu podejdziemy z tyłu, uśpimy go i wejdziemy do środka. A jeżeli pójdzie ten bliżej, no to będziemy ich topić. W sensie ich hełm oczywiście. Zobaczymy. Zobaczymy, czy to się uda. Tak bardziej w tamtą stronę by nam pasowało, co? J'ai entendu un bruit. Je vais voir. Prends garde à toi. I do środka, szybciutko, szybciutko, szybciutko. Udało się! I to jest koniec, koniec części. Jeszcze zdobyliśmy trofeum Trudna Droga. Że co proszę? Czy to oznacza, że była jeszcze inna, łatwiejsza droga? O ja nie mogę! To albo coś zepsułam, albo się coś zepsuło. Co się zepsuło? Dobrze, wiecie co? Nieważne. Porozmawiamy o tym w kolejnym odcinku. A tymczasem dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę Wam dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!